Cześć, witajcie moi drodzy. Czy wy też zauważyliście, że dosłownie przymus tolerancji, akceptacji tyczy się tylko jednej strony? No bo my mamy być tolerancyjni dla wszystkich, dla posiadaczy psów, kotów, dla osób, które się tatuują, które są chore psychicznie. My to mamy traktować jako coś naturalnego, mamy być na to otwarci. Natomiast to samo nie płynie w ogóle z drugiej strony. No bo dlaczego właściciel pieska czy kotka jest na tyle bezczelny, że wchodzi do sklepu spożywczego ze swoim kundlem czy ze swoim jakimkolwiek innym zwierzakiem? Co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego robić? Dlaczego właściciele swoich pupili nie są tolerancyjni dla nas? Dla ludzi, którzy być może nie chcą, żeby czyjś pies wycierał się w ich nowo wyprane, czyściutkie, pachnące rzeczy. No bo nie oszukujmy się, każdy pies, każdy zwierzak po prostu śmierdzi. Jeśli ktoś posiada zwierzaka w domu, to po prostu tego nie czuje. Natomiast zwierzęta po prostu śmierdzą. Proszę zwróćcie też uwagę na to, jak zachowują się ludzie, którzy się tatuują. Na pewno TikTok zaraz usunie ten film, no ale trudno. Ludzie, którzy się tatuują, mają tak niskie poczucie własnej wartości, że muszą po prostu poprawić coś na sobie i okaleczyć się. Często są to po prostu skłonności do jakiegoś masochistu, do jakiegoś masochizmu, ponieważ tatuaże, moi drodzy, to jest ogromny, ogromny ból. Nawet jeśli sobie pominiemy sam fakt tego, jak wiele substancji toksycznych znajduje się w farbach do tatuaży, to nie możemy pominąć tutaj, moi drodzy, niskiego poczucia własnej wartości. Stąd wymusza się na nas bezwarunkową akceptację dla ludzi, którzy się potatuowali. Natomiast jeśli tylko wyrazimy jakąkolwiek dezaprobatę na temat takiego właśnie okaleczania swojego ciała, to już się spotykamy, moi drodzy, z hejtem. I teraz wszyscy ci, którzy zrobili brudnopisy ze swojego ciała, oni się zejdą w internecie i będą dosłownie poniżać ludzi, którym się to nie podoba. Z tak niskim poczuciem własnej wartości mamy do czynienia, że oni, szukając akceptacji, okaleczyli swoje ciało i z racji tego, że to zrobili, potrzebują powszechnej aprobaty, akceptacji, bo sami siebie nie akceptują. Kolejna rzecz to są kolczyki. Wszyscy się zgodzimy, moi drodzy, że piercing zawsze miał dodawać nam po prostu urody, tak? Kobiety robiły sobie dziurki w uszach, zakładały piękne kolczyki po to, aby wyglądać po prostu pięknie. Ja już pomijam fakt, że wszelki piercing jest sprzeczny z medycyną chińską, ale to ma też po prostu wątek kulturowy. Więc o ile kobieta ma dziurki w uszach, które służą jej do noszenia pięknych kolczyków, dodających jej uroku, urody, które sprawiają, że jej wieczorowa kreacja jest dopełniona dzięki tym kolczykom i naszyjnikowi, o tyle już okaleczanie siebie, gdzie wkładają sobie ludzie jakieś tunele do uszu, które nie wiadomo czemu mają służyć, no bo to przecież nie wygląda ani dobrze, ani nie jest to bezpieczne dla życia i zdrowia osoby, która coś takiego robi, no to moim zdaniem tutaj już przekraczamy pewne granice. I to są również ludzie, którzy szukając akceptacji, po prostu mając bardzo niskie poczucie własnej wartości, próbują zmuszać innych ludzi do tego, aby ich akceptowali, ponieważ sami siebie nie akceptują. No bo przecież nikt, kto ma na normalnym poziomie poczucie własnej wartości, nie potrzebuje okaleczać własnego ciała. I podobnie sytuacja się ma, moi drodzy, z kolczykami w nosie. O ile dziewczyny potrafią sobie włożyć naprawdę fajny kolczyk do nosa,
który dodaje im urody, bo są takie, naprawdę mi, chociaż ja nie mam dziurki w nosie, mi kolczyki w nosie bardzo się podobają i niektóre dziewczyny wyglądają z tym naprawdę świetnie, podobnie jak z kolczykami w pępku, a więc wszystko może być ładne i dodawać nam uroku, ale może sprawiać, że będziemy po prostu wyglądać jak zwierzęta. I stąd, moi drodzy, są ludzie, którzy sobie wkładają kolczyki tutaj. Wyglądają po prostu jak krowy, ale jeśli ktoś się chce poczuć jak krowa, no to niech do tego kolczyka doczepi łańcuch i przybije się na jakieś łące właśnie wśród stada krów, jeśli to o to chodzi, no bo urody to na pewno nie dodaje. Po prostu dożyliśmy czasów, gdzie ludzie za wszelką cenę próbują zwrócić na siebie uwagę innych ludzi. Ludzie mają tak ogromne braki miłości do samych siebie, tak ogromne braki samoakceptacji, że poprzez poniżanie samych siebie, poprzez doprowadzanie siebie, swojego ciała do destrukcji, poprzez wmawianie innym, że ich choroba psychiczna jest czymś jak najbardziej normalnym i my mamy to powszechnie akceptować, właśnie dożyliśmy, moi drodzy, takich czasów, że ten brak akceptacji z jednej strony zmusza innych normalnych ludzi do tego, żeby akceptować to, co w rzeczywistości nie jest ani fajne, ani normalne. Więc ludzie do tego stopnia siebie nie akceptują, do tego stopnia siebie nie kochają i nie lubią, że zmuszają innych do akceptowania ich, w cudzysłowie, takimi, jakimi są, jak się przerobili, ale w drugą stronę to już nie działa, ponieważ oni tak bardzo siebie nie akceptują, że każda dezaprobata na temat tego, co ze sobą zrobili, już się spotyka z hejtem. To jest po prostu, moi drodzy, komedia taka, że to się nie mieści w głowie. I co ciekawe, nawet nie trzeba niczego złego tym ludziom pisać. Wystarczy napisać, że wam się to nie podoba i zobaczycie po prostu, jak bardzo tolerancyjny jest świat. I podejrzewam, że TikTok na pewno ten film usunie, natomiast ja ten film wrzucę również na YouTube'a i tam będzie na pewno co poczytać w komentarzach. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Myślę, że powinniśmy się wszyscy nad tym zastanawiać, no bo jeśli ja akceptuję siebie, to mnie nie obchodzi, co ktoś sądzi na mój temat. I tak samo, gdyby inni ludzie akceptowali siebie i tą akceptację tą akceptację i aprobatę dla tego, co robią, czy nawet dla ludzi ze zwierzętami, gdyby oni szanowali innych tak, jak oczekują, że my ich będziemy szanowali, to naprawdę wtedy świat byłby lepszy, ponieważ szacunek powinien być wzajemny, a nie tylko w jedną stronę. No, takimi słowami, moi drodzy, kończę dzisiejszy film, dzisiejsze nagranie. Życzę wam miłego dnia. Dajcie znać, jakie wy macie zdanie na ten temat. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, Zielarz Polska.